tu Tomek ze SkyFoto Pro. W dniu dzisiejszym pokażę Wam platformę Hexacopter, która cechuje się tym, że bądź bardzo długo będzie potrafiła latać, unosić się w powietrzu z małym obciążeniem, bądź będzie latała w miarę w przyzwoitych czasach, 20 minut, z dosyć dużym obciążeniem. O jakich obciążeniach mówię? Tutaj te silniki zamontowane na tej ramie mają maksymalny ciąg 3,4 kg. Jak dobrze wiecie, obciążamy platformę do połowy wartości maksymalnego ciągu silników, tak? Czyli 20,4 kg jest maksymalny ciąg tych silników. Tak więc platforma tam może latać, wznosić się w pełnym obciążeniu z 10-kilogramowym obciążeniem. Co my tutaj mamy? Mamy dwa pakiety 16 000 mAh 6S. Jeden zamontowany z przodu, drugi zamontowany z tyłu dla zachowania dobrego balansu i środka ciężkości. Platforma ta posiada 18-calowe śmigła karbonowe. Została ona wyposażona w kontrolę PixHope z najnowszym GPS-em M8N. Jak również to jest dobra informacja dla osób, które będą chciały zarządzać i ustawiać parametry lotu zdalnie. Jest ona wyposażona w telemetrię na częstotliwości 433 MHz. Wraz z tym radiem, jak widać, jest DragonLink. On pracuje na paśmie UHF. Tutaj widzimy antenkę od DragonLinka. DragonLink firmuje się, że jego radio przy zachowaniu mocy nadajnika skierowanego na high, nawet 40-kilometrowym zasięgiem, my będziemy latać na low, ażebyśmy tak mocno nie obciążali baterii radia, z której to DragonLink korzysta. Tak? W przypadku ustawień na low jest 250 mW, w przypadku ustawień na high jest 500 mW. No dobrze. Jak widzicie tutaj, platforma ta wyposażona jest w automatycznie składane podwozie, zdalnie sterowane, jak również obudowę chroniącą całą elektronikę. Tak więc teraz przejdziemy do lotu pokazowego i na samym końcu poinformuję, jaki czas lotu osiągnęliśmy na platformie niczym nieobciążonej. Thank you.
teraz jeszcze raz, no. Zakończyliśmy lot. Pixhawk miał automatycznie zaprogramowany tryb failsafe, kiedy ląduje sam po osiągnięciu wartości napięcia 20,7 V. Moglibyśmy jeszcze osiągnąć wyższy czas lotu niż 39 minut. Jednakże wiązałoby się z tym, że wycisnęlibyśmy z baterii ostatnie poty. Jako że nie chcemy tatować baterii, tak, to ustawiliśmy napięcie 20,7, jednakże dla tych osób, które chciałyby osiągnąć jeszcze dłuższy czas lotu w granicach 45-46 minut, w ten czas sugeruję ustawienie wartości trybu failsafe dla napięcia baterii na wartość 20,2-20,1 V. W ten czas osiągnięcie taki czas lotu i wyciśniecie z baterii ostatnie poty. Dzięki.